Bogata lubelszczyzna, szczęśliwe społeczeństwo. A co ze zdrowiem? Ma Pani jakieś pomysły dla matek i ich dzieci? Oczywiście, że mam. Zdrowie dziecka to jest największy priorytet dla każdego rodzica. Wiem to z własnego doświadczenia, bo sama przeżyłam chorobę swojej córeczki. W tak trudnym dla każdego rodzica czasie nie powinien on myśleć o wydatkach na leki, tylko skoncentrować się na dziecku. Państwo w tym czasie powinno pomagać i wspierać rodziców chociażby w tym, żeby leki dla dziecka były bezpłatne. Ale też podobnie dla kobiet w ciąży. Przyszła mama, która myśli o zdrowiu swojego dziecka, ale także o swoim, powinna mieć zapewnione bezpłatne leki dla siebie i dla dziecka, jeśli jest taka potrzeba. Bezpłatne leki do 3 roku życia oraz bezpłatne leki dla kobiet w ciąży.